Nie za wcześnie go wypisujecie? Fernando jest bardzo potłuczony. W domu nie zapewnię mu odpowiedniej opieki. Wystarczy, jak nie będzie się przemęczał. Zgadzam się z panem. Ja też. Później pana zbadam. Myślę, że jutro wróci pan do domu. Dzięki, doktorze. Dzięki. Rozumiem twoje zakłopotanie. Obcy w domu to kłopot. Jaki obcy? Co ty mówisz? Nie chodzi o to. Owszem. Wiem, dlaczego Diego się zdenerwował, kiedy mnie zobaczył. Nie traktuje mnie jak twojego męża, lecz jak rywala. To wtedy się przewróciłeś. Wiedziałem, że to wina Diego. Co tu robisz? Przyszłaś się pożegnać? Postanowiłam uciec daleko od ciebie, ale dowiedziałam się, że pojawił się Fernando. Mąż Lucy. Co to ma wspólnego z tobą? Pomyślałam, że mając męża, Lucy odejdzie od ciebie. I zrobiła to. Przyszłaś się upewnić? Co miała zrobić? Facet jest w kiepskim stanie. Zostanie z nim do czasu, aż stanie na nogi. Tak powiedziała? Obiecała, że wróci do ciebie, kiedy on poczuje się lepiej? Rozumiem, Diego. Zastał mnie w pobliżu łazienki, kiedy brałaś prysznic. Uważał, że nie mam prawa tam być. To nie ma sensu. Jesteście małżeństwem. Diego nie może mieć pretensji, że się spotykacie. Jesteś za dobry. Nie wiem, co o tobie myśleć. Jesteś inny. Ale chwilami czuję, że pozostałeś taki sam. Mówię, co czuję. Nikogo nie obwiniam, ale wiem, dlaczego Diego na mnie napadł i dlaczego mnie przewrócił. Uderzył cię? Diego Valdez? Diego Valdez. Powalił cię na ziemię? Fernando. Czy mogłabyś dać mi spokój? Nie oszukuj się. Lucia obiecała, że odejdzie od męża, kiedy ten poczuje się lepiej, tak? Nie, ale wiem, że tego pragnie. Nie wydajesz się przekonany. Lucia wróciła do domu z litości, ale sytuacja jest niejasna. Chodzi ci o ich związek? Nie umiem tego wytłumaczyć. Niby są rodziną, ale ja w to nie wierzę. Nie rób tego błędu, co ja. Kochałam cię, więc myślałam, że i ty mnie kochasz. Nie porównuj się ze mną. Nie, po prostu daję przykład. Musiałam się pogodzić z rzeczywistością i zrezygnować z ciebie. Ty będziesz musiał zrobić to samo. Jak mogłaś pozwolić, żeby ten człowiek napadł na mojego syna? To było nieporozumienie. Wytłumacz to matce. Już o to pytałem. Ojciec mówi, że to była jego wina. Twoja wina. Przecież nawet nie możesz się ruszać. Lucia ma rację, mamo. To nieporozumienie. Chodzi o to, że nikt nie widzi we mnie twojego męża i ojca Adriana. Dlatego muszę odzyskać status męża i ojca. Wrócę do domu. Niech wszyscy wiedzą, że twój mąż wrócił.
Dobrze. Skoro jutro doktor zwolni cię do domu, przygotuję dla ciebie pokój i ubrania. Nasz pokój. Nasz pokój. Zostanę z nim. Będziesz miała czas na przygotowania. Dziękuję. Lucia. Dziękuję za wszystko, co zrobiłaś. Zdaję sobie sprawę, że to ja straciłem najwięcej na tej rozłące, bo byłem z dala od ciebie i naszego dziecka. Nie powinnam była odchodzić od ciebie. Wybacz. Co oni ci zrobili? Laurita, háblame. No mów. Nie jestem wróżką. Zawiodłam pana Roberta. Myślałam, że... Nie odtrącaj mnie. Przestań płakać, bo robisz ze mnie pośmiewisko. Ludzie lubią plotkować. Mówiłam ci, żebyś nie zadawała się z bogaczami. Nie chciałaś słuchać. Weź walizkę i chodź. Nie płacz. Uśmiechnij się. Uśmiechnij się, słyszysz? Nie możesz być sam. Dotrzymam ci towarzystwa. Nie ma potrzeby. Wiem, czym jest rozpacz i samotność. Przeżyłam straszne chwile. Ledwie się uratowałam. Co się stało? Usiłowałam się zabić. Czego się spodziewałeś? Kiedy odszedłeś, poczułem, że świat się wali. Spojrzałam na rozległe morze i pomyślałam, że utopię w nim moje smutki. Nic nie uzasadnia samobójstwa. Może jutro będziesz chciał kogoś zarobić siekierą, przecież niczego nie można być pewnym. Nie zrobiłbym tego. Więc nie jesteś aż tak zakochany w Lucie, bo ja z miłości zrobiłabym wszystko. Nie rób takiej miny. Nikt nie umarł. Nie powinieneś pozwolić, żeby Laura odeszła. Ktoś musiał zrobić porządek. Nie będziecie mi podskakiwać. Zwłaszcza ty, Andreo. I ty też. Tym razem ci wybaczam, ale następnym razem wylecisz. Nie będę więcej kłamać, obiecuję. Ale nie miej pretensji do Iri. Wykonywał moje polecenia. Właśnie o to chodzi. To ja je wydaję. Tak, tato. Może to dobrze, że Laura sobie poszła. Tu było jej miejsce. Dlaczego jesteś dla niej niedobra? Dlaczego? Nie mów, Andreo, że odejście Laury to najlepsza rzecz, jaka mogła nas spotkać. A ty bądź spokojna. Uniosła się honorem, ale myślę, że wróci. Jeśli to zrobi, drzwi tego domu będą dla niej stały otworem. Jasne? Poproś ją, żeby wróciła. Jestem spóźniony. Poproś ją, żeby wróciła. Boisz się? Dlaczego nic nie mówisz? Nicole, zostaw Natalię w spokoju. Nie dotykaj gazety, żeby nie pobrudzić sobie rąk. Nie śmiejcie się. Wszystko w porządku? Tak, proszę pani. Dlaczego wycinasz to zdjęcie?
Boję się go. Ma oczy mojego ojca. Słońce. Na widok słońca chce mi się płakać. Dlaczego? Tak długo trzymali mnie w zamknięciu. Tak długo nie widziałem słońca. Ależ cierpiałeś. Przeklęci. Bóg mnie nie opuścił, choć wciąż mnie doświadcza. Widzę, że odnalazłeś się. Przepraszam. Znam się? Jak się czuje twój ojciec? Jutro wraca do domu. Nie czujesz się dziwnie? Długo nie widziałeś ojca. Cieszę się, że znowu jest ze mną. Wszystko się zmieni. Mam na myśli pracę u Sabatera. Będziesz się o nią starał? Tak, ale nie wiem, czy ojcu się to spodoba. Sabater upokorzył moją matkę, kiedy prosiła go o pieniądze na okup za ojca. Nie sądzę, by ojciec mu wybaczył. Nie pozwoli mi u niego pracować. Jak mówi przysłowie, jeśli z nieba spadają cytryny, rób lemoniadę. Będę musiał robić wiele litrów lemoniady, bo tata nie może pracować, a ja muszę się nim opiekować. Chodźmy na lemoniadę. Nie wolno się poddawać. Nigdy nie wiesz, kiedy życie spełni swoje najskrytsze marzenie. Już gdzieś to słyszałem. To mnie trzymało na duchu. Wiedz, że pozostanę przy tobie, jako twoja przyjaciółka. Oby ci smakowało. Nie jestem dobrą kucharką. Ale gorąco. Otworzę drzwi. Tutaj zawsze jest gorąco. Smakuje ci? Bardzo. Dziękuję. Cieszę się, że smakuje ci coś, co przygotowałam. Kiedy mówisz tak słodko, wydaje mi się, że jesteś inną kobietą. Myślisz, że jestem kobietą, którą mógłbyś pokochać? Zdaje się, że miałaś odejść na zawsze. Tak, ale wróciłam. O co chodzi? O nic. Monika przyszła. Ja jej wytłumaczę. Jestem tu, bo mężczyźnie, którego kochałam, wydawało się, że znalazł kobietę, która zrobi dla niego wszystko. Ty nią byłaś. Nie żartuj. Nie żartuję. Mówię poważnie. Odpowiedz, Lucio. Czy zrobisz wszystko, żeby być z nim? Fernando doznał szoku. Bóg mi pomoże wyjść z tego. Bóg nie opuszcza dobrych ludzi. Jestem pewien, że mnie nie opuści. Nie pamiętasz, że ze mną rozmawiałeś, zanim się odnalazłeś? Rozmawiałem? Ja? Z ojcem? Wiesz, kto mnie porwał? Ojciec maczał w tym palce? Ależ nie. Przyszedłeś się wyspowiadać. Powiedziałeś mi parę rzeczy. Ojciec nie może o tym mówić.
To była spowiedź. Przecież to Fernando mi się spowiadał. Nie, ojcze. Nie rozmawiasz z Fernando. To wspomnienia czynią człowieka. Jego przeszłość i przeżycia. Jeśli Fernando niczego nie pamięta, nie możesz mu przypominać, co powiedział na spowiedzi. Obowiązuje cię tajemnica. Co cię to obchodzi? Monika zadała ci pytanie. Spotykasz się z nią za moimi plecami i stajesz po jej stronie.